Czasem, gdy jeszcze kogoś nie znamy, już mamy o nim pewne wyobrażenia, najczęściej zasłyszane i chyba częściej negatywne niż pozytywne. W dzisiejszej Ewangelii jest dość podobnie. Faryzeusze i uczeni w prawie wysyłają swoich ludzi, by pojmali Jezusa. Kiedy oni docierają na miejsce, w którym on naucza, są pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób się to odbywa. Powracają do swoich mocodawców, jednak z pustymi rękoma. Kiedy oni pytają, dlaczego przyszli bez Jezusa, Ci wysłannicy stwierdzają, że Jezus mówi z wielką mocą. Również Nikodem włącza się do dyskusji i mówi, że prawo zabrania sądzenia bez procesu. Wtedy faryzeusze i uczeni w prawie są wściekli i mówią, że ci wszyscy, którzy bronią Jezusa, zostali przez niego zwiedzeni. Moi drodzy, ta Ewangelia zaprasza Ciebie i mnie do porzucenia wyobrażeń o Panu Bogu. Zaprasza do tego, byśmy przeżyli spotkanie, tak jak spotkanie przeżyli wysłannicy, faryzeuszów i uczonych w prawie. Nie wiem, czy przeżyjemy zachwyt, ale jestem przekonany, że przeżyjemy to, co nazywa się relacją, czyli nie słuchaniem czegoś o kimś z drugiej ręki, ale spotkaniem serce w serce.